Mili Państwo, w Wielki Piątek znów jesteśmy o dzień bliżej Wielkanocy, ale ciągle zachowujemy post. I powagę, jaka przysługuje temu pasyjnemu i monumentalnemu świętu. Z tym, że odnotowujemy też, iż na drugi dzień kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, naznaczony w dzień urodzin duńskiego bajkopisarza Hansa Christiana Andersena. A my w Polsce już od 20 lat pielęgnujemy akcję pod nazwą Cała Polska Czyta dzieciom. W ten sposób dorośli, przytaczając niezliczone historie, które w wyobraźni dziecka ożywają wszystkimi kolorami, powiększają i rozbudowują zasób wewnętrzny dzieciaka, pomagają mu poznać świat, krzewią emocje, pokazują, jak należy sobie układać relacje z innymi ludźmi. Przy okazji instrują w setkach spraw drobnych jak się zachować na boisku, a jak w teatrze, jak się zwracać do mamy, jak do pani nauczycielki, a jak do pana kominiarza. I z tym wszystkim rodzice, którzy dziecku czytają, przekonują je, że świat jest nieskończenie różnorodny i piękny i że dzieciak dopiero wybiera się w tę wspaniałą życiową podróż, żeby ten świat poznawać, cieszyć się jego urodą, do później lat swego życia. Więc hasło akcji cała Polska czyta dzieciom 20 minut dziennie codziennie okazuje się niezwykle trafione i to jest ta mądrość, która pozostaje doskonałą inwestycją w przyszłość własnego dziecka. Historia przypomina, że 2 kwietnia 1513 roku hiszpański żeglarz i odkrywca Juan Ponce de Leon jako pierwszy Europejczyk, postawił stopę na zakątku Ameryki, który z czasem nazwano Florydą. No, dzięki temu dzisiaj mają skąd startować statki kosmiczne, a miliony Amerykanów otrzymały setki kilometrów plaży z przyjemnym dostępem do morza, i tam mogą spędzić rozkosznie ostatnie lata życia. Życia. W Polsce zaś 2 kwietnia, ale w roku 1527 tytuł Hetmana Wielkiego Koronnego zyskał możnowładca nazwiskiem Tarnowski dwojga imion, mianowicie Jan Amor. Jan Amor Tarnowski. No imię Amor uchodzi za dość osobliwe, nawet dziś w dobie Brajanów i Kevinów, oczywiście tych z Wisły. W tym kontekście przypomnijmy, iż najpopularniejszym imieniem dla chłopca na przestrzeni ostatnich trzech lat jest ciągle Antoni. Choć trafi się u nas i Gabriel, i Fabian, i Kajetan, i Milan, i Mieszko, i wszystkich ich pozdrawia Wiesław. Wiesław Kot.